Rozpoczął się drugi sezon Audi Sport TT Cup. W fantastycznej atmosferze na Hockenheim młodzi kierowcy z niecierpliwością czekali na swój kolejny, świetny sezon wyścigowy. Podobnie jak w poprzednim sezonie, grupa 16 profesjonalnych młodych zawodników zostaje uzupełniona o sławnych kierowców występujących gościnnie w wyścigach. W pierwszy weekend zobaczyliśmy wielkie nazwiska. Byłego kierowcę Formuły 1, Amerykanina Scotta Speeda, który jest w świetnej formie i chce pokazać kawał dobrego ścigania. Nie wiem za bardzo, czego się spodziewać. Nigdy nie ścigałem się z tymi dzieciakami, czuję się jak prawdziwy weteran, ale na pewno będę się dobrze bawił. To są szybkie dzieciaki, a to ciekawy program dla zawodników zaczynających dopiero w świecie motorsportu. A ja czy Andreas możemy im tylko pomóc. Razem będziemy się na pewno świetnie bawić. Dostawki dołączył również doświadczony kierowca rajdowy Andreas Mikkelsen. Wywodzący się z WRC Mikkelsen wie, jak wycisnąć z samochodu wszystko, co najlepsze. Spodziewam się prawdziwej walki na torze. Tutaj są bardzo utalentowani kierowcy. Zamierzam się świetnie bawić, nie zamierzam komukolwiek psuć wyścigu. Będę też obserwował ciekawych i utalentowanych zawodników, którzy będą niebawem ścigać się w rajdach czy w wyścigach. Bez różnicy. W ten weekend będę się po prostu dobrze bawił. Wszystko było gotowe do startu pierwszego wyścigu Audi Sport TT Cup 2016, a fani czekali na kawał dobrego ścigania. Niemiec Denis Marshall, który uplasował się na trzeciej pozycji w poprzednim sezonie, prowadził stawkę, utrzymał pole position wywalczone w kwalifikacjach. Jednak tuż przed końcem pierwszej rundy młody talent Sheldon van der Linde z południowej Afryki przejął prowadzenie. Na czwartym okrążeniu doszło do pierwszego w tym sezonie wypadku. Bułgar Pavel Letferov zderzył się z Filipem Elisem. Ten drugi był w stanie kontynuować wyścig. Niestety doszło do tego incydentu, bo byliśmy za blisko siebie. Przyczepność nie była wystarczająca, by wyhamować. Uderzyłem w samochód przede mną i nie dało się kontynuować wyścigu. Samochód był po prostu za bardzo zniszczony. W czasie, gdy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, wydarza się kolejny wypadek. Yves Meyer ze Szwajcarii uderza w Patrika Eksgaarda. Wypadek to jedno, ale później panowie długo dyskutują na środku toru. Wracamy do wyścigu. Nadal na prowadzeniu Sheldon van der Linde. Jak na tak młodego kierowcę prezentuje niezwykłą formę i jest zwyczajnie za szybki dla swoich rywali. Drugi najmłodszy kierowca w stawce był w stanie zgarnąć pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drugi wyścig był kolejną szansą, by zabłysnąć. Na pole position, tak jak pierwszego dnia, Niemiec Denis Marshall. Zaraz za nim Jonas Lapalainen z Finlandii, który startuje drugi sezon w Audi Sport TT Cup. Ruszyli. Świetny początek w wykonaniu Marshalla, ale również bardzo szybki jest Sheldon van der Linde z trzeciej pozycji w niebieskim Audi, który był w stanie dogonić Lapalainena już na pierwszym zakręcie. Podczas drugiego okrążenia Denis Marshall miał duże kłopoty z lewą tylną oponą ocierającą się o błotnik. Nie miał szans, by powstrzymać van der Linde. Również Lapalainenowi udało się wyprzedzić Niemca i awansować na drugie miejsce. Na drugim lub na trzecim okrążeniu uderzyłem w coś i uszkodziłem oponę. Nie wiem jak i gdzie, teraz musimy to dokładnie przeanalizować. Miałem z tym spory problem i nie chciałbym, by on się powtórzył. Później karę przejazdu przez pit stop dostał Andreas Mikkelsen za ewidentny falstart. Na szóstym okrążeniu Jonas Lapalainen zrobił fatalny błąd. To dało szansę awansu Christopha Hofbauera i Niklasa Nielsena. Tylko kilka okrążeń później niesamowity manewr Niklasa Nielsena, który wyprzedza Christopha Hofbauera i w ten sposób awansuje na drugie miejsce. Pod koniec drugiego wyścigu południowoafrykańczyk Sheldon van der Linde znów był po prostu za szybki dla swoich konkurentów. To był bardzo udany weekend dla mnie, ale to dopiero początek. Będziemy się starać utrzymać tak wysoki poziom przez pozostałą część sezonu i wierzę, że będzie to udany rok. Na drugim miejscu Niklas Nielsen z Danii oraz zgarniający 18 punktów na trzecim miejscu Niemiec Christoph Hofbauer. W pierwszym wyścigu, który rozegrano w sobotę, jedyna Polka w stawce Gosia Rdest zajęła wysoką szóstą lokatę, w niedzielę była dziesiąta, zdobyła w sumie 22 punkty i jest obecnie na ósmym miejscu w generalce.
Podsumowując, z oszałamiającym podwójnym zwycięstwem w generalce prowadzi młody kierowca z południowej Afryki, Sheldon van der Linde. Jego podwójnym sukcesem zakończył się pierwszy weekend Audi Sport TT Cup na torze Hockenheim.